czołem, ludziska! Z tej strony Staszek? A także Korle. Miałeś powiedzieć, a także bezgłowy jeździec. Klęczący, bezgłowy klęcznik. No dobrze. Tak wyglądasz tutaj. A także jeździec bez główki. Czyli koń bez główki, tak? Koń bez główki. Kuń bez główki. Kuń tak, bez coś główki. Tu, Korle... Ło, ale żeś wyskoczył, to taka ściema była, nie? Mhm. Że ty tutaj masz głowę w ścianie. Chciałem jeszcze jakiś ładny wstęp wymyślić, ale jakoś tak... O Jezu. Ale jakoś tak nie przypomniało. Nie wpadłem na nic ciekawego, nic mi się nie kojarzyło z niczym, co głowę w ścianie się trzyma. Another brick in the head. Nie, no to bez sensu. Moi drodzy, spotykamy się w trzecim odcinku z Blackout Club. Planujemy zrobić ich max 4 na razie, bo wiecie, że Astronir niebawem wchodzi i na nim będziemy się skupiać. Więc jeszcze jeden odcinek będzie u mnie. Być może jeszcze jeden odcinek będzie u Korle. Jeszcze nie wiemy kiedy, bo nawet żeby było śmiesznie, nagrywamy ten odcinek jeszcze zanim Korle skończył montować poprzedni, więc może być ciekawie. Mam nadzieję, że to się wszystko ci uda zrobić na czas. Nie? No, bez obaw. Ja to tam wszystko w czas. W ostatniej sekundzie, ale zawsze na czas się udało. Nie było problemu z tematem. Dobrze. Mamy level 4 już teraz, więc to oznacza, że pokażemy wam nową i sobie też w sumie nową dzielnicę. Także to już będzie jakiś plus. A do tego dostaliśmy nowe skill point, no i w sumie ability point, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie ja sobie go wydałem na to, żeby mieć dodatkowy przedmiot, mały, czyli mam teraz bandaż, mam teraz lockpick i w razie czego mogę leczyć i otwierać. I jeden punkt sobie zostawiam na to, żeby potem rozwinąć karty. I ja właśnie a propos jeszcze kart dorzucę szybko, że nauczyliśmy się trochę jak to działa. Czyli jeżeli wybieramy sobie talię, na przykład czerwoną jaką ja mam, no to mogę kupować tylko te większe karty, potężniejsze, jak kupię poprzednią, tak? Więc jak będę chciał kupić coś na poziomie drugim, no to oczywiście będą się zapłacić 2 punkty i wtedy będę mógł nawet brać... będę mógł brać je w aucie nawet z przodu i nie tylko od tyłu. To Korle powinno się spodobać w sumie takie podejście. Co, jak? Z każdej strony możesz wziąć. W aucie? Przeciwnika, no w aucie możesz wziąć. I nie tylko od zderzaka tylniego, od bagażnika, ale też od silnika możesz brać. A jak to możliwe, że gramy jako 14-latkowie, a mamy już auto? Ach, ta Ameryka. No widzisz? No wszystko tam jest możliwe. No, więc musimy mieć jedną talię rozwijamy, więc ja idę w czerwone. Korle chyba zmienił, tak? Ty zmieniłeś Zmieniłem, na tak, zielone. Bo te drony są beznadziejne, nie wiem po co. Brzęczy, nie przydaje się i tylko punkty zabiera. Tak, ja jestem prank callerem teraz. Callerem, call me i tak dalej. Będę dzwonił do ciebie. Czyli tu będzie WhatsApp. Tu będzie WhatsApp, jak nic. No. Więc to idzie jeszcze, zobaczyliśmy co to jest sacrifice yourself, znaczy nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale tu się coś poświęca siebie. Przy jakieś różne kulty się uruchamia, nie wiem co to jest. Nic to nie mówi, nie ma żadnego wytłumaczenia, ja się boję naciskać sacrifice. Bo nie wiem co się stanie, tak jakby nam zabierało może expy, czy za level dawało nam jakieś super bonusy, nie mam pojęcia. Boję się to klikać, bo gra mi nie wyjaśnia co to zrobi. Więc o, Korle, widzę, że zmieniłeś fryzurkę. No, specjalnie dla ciebie. Ładnie, taki trochę biedowiedźmin. Biedmin, no właśnie, biedmin. Biedmin, no. Biedmin. Dobra, takim krótkim podsumowaniem zaczęliśmy ten odcinek. Lower Hoadley West. Uruchamiamy. O, dziękuję. A ja nie mam takiego ruchu. A widzisz, jak się gra, się ma, nie? To... Kulturkę masz tutaj, a ja nie mam takiej kulturki. Wyskoczyło mi z tych tam bonusów, jakie tam, to jeszcze raz mogę, o, sobie... tyk, proszę bardzo, lepsze niż ja na kolana mogę zrobić, padać, o. Tak, ty możesz padać na kolana, to dziwne, ja nie wiem, czego tak to działa, ale, znaczy może jeszcze sobie nie wrzuciłem, może też dostałem, a nie wziąłem, nie wiem, w sumie, kurczę. Znaczy, ciuszki fajnie, ostatnio. Że to te takie losowe rzeczy wpadają i można się tak różnić, chociaż ostatecznie nie wiem, do czego to by się miało przydać w samej rozgrywce, te ruchy, pokazywanie i tak dalej. Nie wiem, ukłonić się mam przed Liquidem, czy jak? Poruszę jakby temat kontrowersyjny, ale na kij takie coś jest w Fortnite też, nie? No to też jest bez sensu, nie? No po co ci takie tańczenie w grze, no? No? Znaczy ja nie wiem jak to tam wygląda po śmierci, ale na przykład jeżeli po śmierci kamera się nie przełącza od razu na innego gracza, no to kto inny może tańczyć nad trupem i się cieszyć, nie? Takie jak było na przykład w CS-ie się robiło, że się kucało nad trupem, nie? Ale to, czy to jest etyczne? Czy to jest humanitarne? To jest takie, wiesz, to takie kopanie już leżącego, bo martwego, tak? No to profanacja. Mamy misję. O, jest misja. Widzę, że delikatnie przeszliśmy na temat bezpieczniejszy, tak? Nie, bo... Mission briefing.
poczułem się źle, pomyślałem, że może w moim dzieciństwie czy tam młodości byłem z wyrolem w takim razie, skoro siadałem na trupach, no ale... Ale to ci zostało przecież do dzisiaj, widać. Zostało, to tak. Nawet po tej serii widać, no, że ci zostały różne takie dziwne zaleciałości z młodości. No dobrze. Dobrze. Steal. Musimy coś ukraść. Musimy pickpocketnąć evidence boxy, czyli wykraść po cichu. Ty będziesz prankował, ja będę kradł prawdopodobnie. No. Ja myślałem, że mamy film nakręcić, że to jest jakieś crystal steel, czy coś, kryształowa stal. Ja już nawet wiem, jakie ty filmy byś chciał nakręcić. Mówisz jakie? O! Horrory. No takie, no horrory, takie triple X bym powiedział horrory. O, batonik. A, ty już zacząłeś. Slip. Ja tu czekam, tak. Aż mi przetłumaczysz wszystko, a to nic. Kradniemy. To ci przetłumaczyłem, nie? Aha. Ale zobacz, jakie tu grilla możemy sobie odpalić. No właśnie, kurde, bo to nowe region. Są. No tak, zapomniałem. I zobacz. Na dzień dobry mamy już coś do skanowania tutaj. Ja tu widzę jakoś coś takiego, o. Bonus evidence found na dzień dobry. 10 ich jest, o Jezus Maria. No to jak coś wpadnie w ręce, to się weźmie. Mnie zastanawiają te ścieżki takie. Rower bierz. Rower? Ty, może tutaj bardziej w lesie będziemy łazić. Idę za tobą, wiesz, bo to cholera, gorzej wie. Jak w tym lesie. A, znaczy jak zamkniemy oczy, to można iść za śladami. To ślady prowadzą w prawo, to idę w lewo. Czekaj, to jak się te ślady uruchamiało? Tabulatorem? Nie. Na Z. Mogę zbanować cię. Na Z. Na Z? Mhm. Dobrze. O. I uwaga, bo... O, faktycznie gdzie indziej prowadzą. Jak pójdziesz w lewo, to tu już są czujki na nas ustawione. I tu już jakieś... Ty, tu normalnie łażą jakieś typiory. No, a tam też są czujki. Uważaj, jak się rozpędzasz, patrz pod nogi, nie? Dobrze. A, faktycznie, jakoś tak coś tutaj dyrgla. No. Taka dyskoteka. Dobra. Czyli tutaj w ogóle wydaje mi się, że ta część po prostu jest bardziej zalesiona. To nawet może lepiej, bo klimatycznie. No. Mm. Oko okay. Tu a, jest. Czyli to dziadostwo jest gdzieś pod jakąś ziemią, ale to idziesz... O! Myślałem, że idziesz ze mną. Ja mogę zadzwonić do tutaj. Niej, ale mam tylko jednego pranka, chyba. Kapcioszki. Wiesz co, zadzwoniłem do niej. Make money? O, to coś chyba w związku z tym filmem, co money, chcieliśmy kręcić. Money, nie? I'm so funny. O, lockpick, dobra. Co, wchodzimy? Chcesz latarkę? Wchodzimy, ja wchodzę pierwszy. O! Co jest? Koledzy? Zamknij drzwi bardzo ładnie. Widzę, że kulturalny człowiek. Ja okno otworzę. Aha, czyli kicha, bo myślałem, że to w tym budynku coś... O, śpioszki idą, uważaj. Ja idę przez okno na zewnątrz, zobaczę, co tam słychać. Wow. Po co ja marnowałem lockpicka na ten budynek, skoro... Pff. Też nie wiem. Myślałem, że tu gdzieś będzie coś. Otworzyłem drugie drzwi. A nie, ty zobacz, wchodzimy przez las, ale kurna, no jesteśmy znowu tu. No siema, zmarnowałem lockpicka. A, czyli po prostu dłuższa droga na osiedle, tak? Tak, ale ty zobacz. Tutaj mamy ten znowu czerwony brzęczący dziwny... No do niej chyba nie mamy dziwny... podchodzić. O! Ty, właśnie, to jak mam zejść? To jak mamy wydaje, tam tutaj. Pójść? Że jest jakieś wejście pod ziemię, tak? Mhm. No bo do innego opcji nie ma, bo na górze nie możemy przejść, no to... Mnie zastanawia, jak działa ta kusza, którą zabrałem ze sobą. A masz ile masz strzałów? Pewnie jeden tylko, dlatego nie chcę marnować. Pamiętaj celować w głowę. O, chyba mam bonus, ewidencję. Bonus ewidencję masz? No ładnie, dobrze. Ale dalej nie widzę wejścia, żeby... To gdzieś pod ziemią musi być. Chodź, patrz tu, patrz. Tu są śmieci. A nie, to jest wyjście. Ej, no to przecież to jest dokładnie to miejsce, które znamy. Tak. I musimy teraz wejść do domu i przez piwnicę dostać się tam, gdzie zawsze dzieją się najlepsze misje. O, super. Jej! Nie zastanawia ta linka, do czego służy. Czy to po prostu przeciwnik może się o nią potknąć, czy jakoś, nie wiem, zahałasować, czy powalić to może? Myślę, slip, tam jest, co się nazywa jak? Slip tripwire? To chyba usypia po prostu kogo, kto przejdzie przez tę linkę, tak mi się wydaje. Otworzyć to? To co? Masz lockpicka, czy mam nie masz? Mam lockpicka. No to otwieraj. A tu już jesteś, kurde. Proszę bardzo, pan przodem. Dziękuję bardzo, dziękuję. Hordy Drive. Dobra. To co? A uwaga, bo w domu też są lasery. Ile widzę. Oni tego tu nawstawiali?
Znaczy, ten laser moim zdaniem jest gdzieś na zewnątrz, tylko że tu tekstury się nachodzą. Mm. O-o. Ty, ale gdzie jest zejście? Co jest? Co ja słyszę? Czemu co, ja... Co to za o-o? Ja słyszałem głos jakiś. O, ktoś tu chodzi. O-o. To przyszedł ktoś jednak. No, ale jak coś tam... Ja mam za cicho dźwięki, ja tego nie słyszę nawet. Ja mogę... Musisz być moim... O-o. Dobra, prankę mu zrobiłem. Ale co, pizzę zamawia teraz? No. Ale to się zastanawiam, ile razy te pranki mogę jeszcze użyć. A przecież, ale to jest super zdolność, to na pewno jest nieskończona. Tak. Aha, w ten, no ale to trochę jest zbyt OP, nie wydaje to ci się? Jak mój tak jak mój takedown. To wiesz co, o, znalazłem garaż skrzyneczka. I nie wiem, czy w garażu nie jest wejście też do tych piwnic, nie? Bo ja zawsze garażem jak gdyby... Uh-huh. O, proszę no to bardzo. Jest. Ale może, no to znamy to wejście. Otwierasz skrzynkę? Ale to co, to... Zaczęliśmy... O, bandaż drugi. Weź sobie, bo ty będziesz... Ty też masz bandaż? Nie mam bandażów. Wziąć? Bierz, bo przecież każdy z nas dostaje po jeden przedmiot. To nie jest tak, że jest jeden. Ja już mam wziąłem przecież. No. Klimbuj! To klimbuj moim zdaniem będzie memiczne. To zostanie z nami na stałe. No dobrze. Tak. Klimbuj. Ale powiem ci, że mam ochotę też na tego Astroneera. Żeby się niczego nie bać, żeby sobie na spokojnie coś pobudować, też po dziurach pochodzić, jak tutaj, tylko tak jest. Bez stresu. A nie, kurczę, w stresie. No dobrze. No i znamy to miejsce, ale patrz, że no. Ci się przesuwa ta torba, ja cię nie chcę stresować. No przecież jest pickpocket, tak? No to przecież no wiem, tak. Że mam pickpocket. No. Ja czytam, ja czytam wymogi misji, nie? No ja tam omijam głupotę, skupiam się na ważnych rzeczach. Czyli tu jest droń. Gdzie ty jesteś? Ja jestem u góry, ale ja chciałem sobie, wiesz, wycwanić się, ominąć drona i przejść belkami u góry, dalej. Ale gdzie ty jesteś? Na belce. Cię nie widzę. Na belce. O, nade mną stoisz, ty tak, jest u bańcu. Ale bo po tej... Uff, o! Nie złapałem się jak wtedy przez przypadek, ale żyję. Czy wiesz, bo problem polega na tym, że na tej belce no. Można ominąć problemy, tylko... Gangbang, no. Tutaj czasem dron w moją stronę się patrzy. Ale dron chyba nie wlatuje aż tak wysoko tutaj, no tak pamiętam. Niby świeci po belkach. A wiesz, co ci powiem? Ja nie wiem, jak przejść chcesz tamto światło? Miejsce, bo... Co chcę? Jakie światło? Nie no, weź, bo będzie nas dron widzieć. Znaczy nie, no dron jest głupi, dron nas nie widzi, ale... Kurczę, hakowanie dronów by się teraz tak bardzo przydało, no. No, właśnie. Ale inna rzecz mnie zastanawia. Aha. Jak mamy przejść tamto miejsce, skoro tam jest czujka? Nie? Wiesz, o jakiej czujce mówię? Tej czerwonej na dole? Tam, gdzie musimy pójść za tym dziwnym... No musimy znaleźć tego gościa, co mam go okraść, a oba wejścia są zablokowane jakimś gównem. I jak to gówno? Jak coś, to uważaj, wyrzucić. Bo na dole coś chodzi, nie? Widzę. No możemy zaryzykować. Dobra, jest dron. Ja mam znowu klimbowanie włączone. Dobra, dobra, cicho, i co? Przebiegnę o, szybko. Kopnęło cię prądem. Kryptogram library. Zostałem z prąda. Żyjesz? A tu jest dowód. Tak pobiegłeś szybko, że nad dowodem wow, nie zatrzymałeś. Wow, dron. Tu kolejny dron. Gdzie? U góry są drony. O, obiegnie coś, ale już jestem niewidoczny. Ty, gdzie myśmy weszli? Uważaj, bo są drony. No właśnie. Ej, za tobą. Widzę. Dobra, biegnę. Dzwonię. Cześć. Do niego. Dobra. Dzwoń. Gangbang. Ciekawe, jak długo to trwa. Ja go mogę takedownąć też. To co, ty takedownujesz go, czy nie? Tak, downę go. Downę. A nie mogę go downąć? Stungun. Dron. Dobra, uważaj dron. O. Co jest? Nie, prawie mnie namierzył, ale... O, dron! A, to nie jest dron, ty Korlenku. To jest kamera, no. Ale mam spray! Ty, a może sprayem da się kamerę zaczokować? Nie no, spray to jest chyba do miękkiego lądowania. O. My jesteśmy w siedzibie tego tak, tam wroga. Czekaj, bo idzie coś na mnie. Weź, zadzwoń do niego. Za daleko jest. Shit. Wiesz co, ja chyba nie mogę dzwonić. O. Strzeliłem. Dobra. Już nie mam więcej. Twarz? Wow, spadłem! Dobra. Spadłem, ale... żyję. Jestem na dole. To ja też spadam. A straciłeś trochę życia spadając nie, na dół? Nie, tylko stamina. No ja straciłem, więc dziękuję. Dobra, czekaj, nie jest źle, tu jest mnóstwo skrzynek i mnóstwo zabawek. O, uważaj, coś... Właśnie! Przecież, kurczę, mogłem przecież... Uwaga! Aj, widzisz? No, co mogłeś? Mogłem piankę? Sobie... Piankę. No mogłeś piankę, sobie ale jak tam dojść? Bo co z tego, że jesteśmy gdzie? Tu? No tam, do tej torby. W ogóle cały czas uważaj, bo coś chodzi koło torby. Ciebie. Gdzie?
No już nie faktycznie. Ma. O, wiesz co, tu jest jakiś korytarz, może on tam prowadzi. Tu jest korytarz, zobacz, za tobą, o tu. Wiesz co, tu ale czerwono. Czekaj, za nami idzie. Dobra. Shape is coming for Corle? Czemu idzie za tobą Shape? Nie wiem, uciekam. Dorwał mnie! Ale nie wiem skąd się wziął. Ale Shape? Nie wiem, skąd co cię dorwało? Człowiek czy tak, Shape? Shape mnie wziął. Czyli co, ty masz... Bo już jestem na miejscu, ale ty masz namieszane w głowie teraz, tak? Ja mam teraz posrane no to, w mózgu, tak mocno. No to już mnie też dorwa, bo chciałem do ciebie dojść. A jednak, tak? No, myślałem, że jak on wejdzie w ciebie, to już nie ma. Przegraliśmy misję. Pierwsza, w końcu. Ale za to jakie nowe miejsca. Kurczę, a już widziałem tego gościa, co chodził z torbą. Ojoj. Tylko ty, 45 expa tylko. No, wydaje mi się, że Shape się pojawił z tej racji, że za często już byliśmy złapani na gorącym uczynku. Myślisz? Tak. Właśnie jestem ciekaw, co triggeruje tego Shape'a. Mi wydaje się, że to, bo po raz kolejny nas tam zobaczyły osoby, jeszcze wiesz, tam strzeliliśmy do nich i tak za dalej. Często, tak? Za często nas widzieli. To jest ta sama misja, tego się nie da ominąć. Nie da się, a może są inne przedmioty? No, są inne przedmioty. Może... Gorsze. Aha. Niby ta sama misja, teraz tak chciałem zauważyć. Tu pamiętam, że był brzęczyk, więc widać, że niby ta sama misja, ma. Ale... No może one się właśnie losowo są. Te brzęczyki rozstawiają i to był problem, wszystko nie? Losowo musi się chyba rozstawiać, bo zobaczmy też, że tak jak zauważyliśmy, plecak idzie trochę inaczej. Trochę innymi ścieżkami idzie. Słyszę, gdzie ty poszedłeś? A to twoje kroki? Nie wiem, ja idę za tobą. Znaczy tyłem idę. Gdzie jest ten garaż? No chyba dobrze idziesz. Coś w te okolice... Być może teraz będzie ten koleś bliżej nas, zdobycia. No, albo na drodze... O, bateryjki! Lubię bateryjki. Tylko, że to do paralizatora, tak, którego nie mam. No, aha. Ja mam 3 paralistnięcia teraz. No nie, nice. Nie mogę zaskoczyć. Dobra, zejdę tak. O, coś tutaj na mnie patrzy. Ja już jestem jakby... A, bo tu kamera jest teraz umieszczona. Dobra, to ja idę... Corle, chodź tu. A czemu słyszę takie brzęczenie za tobą? Nie wiem. Ja się zastanawiam, czemu nie poszedłeś za mną. Już idę. Zostałem tu sam. Czy ta kamera może mnie namierzyć, czy nie? Oj. A widzę cię, że idziesz. Nie wiem. Dobra, ale widzę gościa, którego trzeba okraść. Okej. Wow, tu są... O. Mam problem. O. Mam problem. A, tu jest Watcher. Panie, tu Watcher nas widzi. Ja go, trzeba go zdownić. Weź tutaj coś. Zazwyczaj, zaraz przyjdę do ciebie, bo tu mam pakunek, to wezmę tylko krzyneczkę. Trzeba do niego zadzwonić. Ty masz tam te swoje zabawki. Patrz, idzie do mnie ten, co ja mam go załatwić. Wiesz co? No faktycznie. On do mnie przyjdzie. No to ja go dziabnę tym kuszą. A, ty chcesz go kuszą? To no. Ja tu idę za tobą. Dobra, mam... Czekaj, on spadnie Kamera. Do ciebie. Spadł na ziemię, podniesiesz niego. Coś nie mogę! Dopadł mnie jeden skurczysyn. Coś ci nie wyszło? Czy tak średnio? F. A czemu ja jego noszę? Ja nie chcę go nosić. Nie wiem, a zobacz, czy nie możesz podnieść tych rzeczy, co on tam miał. Pickpocket evidence bag. Jest, dobra, mam. To co, wracasz na górę? Trzeba podnieść, wiesz co trzeba podnieść? Co? Pochodnie. Nie no, zrób takedown! Takedown! No kuźwa, to nie jest takedown, ty bananie. O nie, znowu. Żyjesz? Nie chcę ci dawać tej pochodni. Gdzie jest ta pochodnia? O Jezu, gdzieś w pieruny. Bo, no daleko. Właśnie problem, że ja nie wiem, czy ta pochodnia, ona jest na dole, tak? Że ja bym musiał zeskoczyć nie, do ciebie. Ona jest na dole, tak. No, wow. Chodź do mnie. No. To idę do ciebie. Uwaga. Co? Jakiś koleś idzie na... Czekaj, to jakaś kamera jest. Znowu pierwszy ogień musimy zabrać. Myślałem, że taki artefakt, wiesz, że zabierzemy go raz i już go mamy. Czekaj, i w ogóle super. O, widzę cię. Co ty robisz? A! Musiałem sobie białe strzelić. To wyglądało? To nie wyglądało jak pianka. Z wysokości, kamera... Nie, myślę, że cię... Co to tam się dzieje? Nie. To ciebie kamera coś tutaj, Teges. Ja ze jeszcze jedną i wziąłem... Patrz, o, gangbanga mam. Czerwone światło w środku. Znaczy najgorzej, no że właśnie... Ja nie mam wiem, już żadnych urządzeń, które by mogły cokolwiek pomóc. No nie wierzę, no. No jest. A czekaj, spróbuję w to rzucić pianką. Czy to coś da? No zobacz. Ło, źle rzuciłem. Pięknie! Ile tej pianki wyrzucisz, no? O, patrz! Ty! Patrz! Genialne! Widzisz? Jesteś, no widzisz? Z zobacz, jak żeś i patrz, wymyślił. Jeszcze jest ewidencja bonusowa. No to bierz. A masz... No, jestem z ciebie... 12! O, a nie 10. Masz jeszcze dużo śmietanki w sobie?
Mam jeszcze jedną. No to dobrze. Ty, no to dobrze, że to odkryłeś. No. No jestem z ciebie dumny, no. To się nazywa. Co tu jest? Mózg. To są te śmieci, jakby cię porwali, no to wiesz, możesz... A ty zrobiłeś kaka po prostu na ten. Idzie do nas? Tak? A za nami nic nie ma, tak? Bo ja zadzwonię do tego, jak będzie za drzwi. Zadzwoń. Dobra, ja go zdałnię. Tylko muszę go od tylca nie zdałnię. Ale jest... What? Za blisko podszedłem, ty zobacz, jaki jest skupany. No dobra, ale ty masz... To był mój ostatni ładunek. Aha, to ty już wykorzystałeś wszystkie? Ja już nie mam nic. Ty bierzesz. Pianka się przyda. Ale co biorę? Pochodnie. Dobra. Bierzesz pochodnie. Pianka się przyda. Masz piankę? Pianka? No. A, no to ja pójdę opluć. Dobra, ja opluję. Tylko traf. Tylko nie? Musisz... Tylko wiesz... Musisz mi... Dziękuję ci bardzo. To jest trochę ludzi, nie? I ty, idą... Ty. Wiesz co? Ja rzucę im... Dobra. Nosemakera musiał rzucić. Musiał Nosemakera rzucić, bo szli do mnie. Wejdź szybko. Czekaj, no, pianka. Rzucaj. Gdzie jest pianka? No rzucaj. No, rzucam, no co? Dobra, jest. Mamy. Co idzie na mnie? Mam płomień. Masz to? Tak, ale dobra. Musimy teraz się rozwijać. No musimy stąd wyjść, tylko nie wiem jak. Ale gdzie? A, musimy jeszcze to wrzucić gdzieś. A ty jesteś teraz widoczny. No. O, dobra, wchodzimy na górę. Kurczę, laguje nawet. Najgorzej. Masz piankę jeszcze? Nie tu! Wiesz co, wracajmy tą samą drogą chyba. Nie, no tą samą, tak, tą samą. No, o! Shape! Shape is coming! 50 twarzy! Shape is coming! Wow! Nie! Wow. Prąd! Co, jaki prąd? Prąd tu mnie! Shape mnie dorwał! No nie shape mów! Mnie dorwał. No nie mówię, już jestem tak. Tak, dorwał mnie. Biegnij! A nie, bo ja upuściłem torbę. Co ja mam zrobić teraz? Nie wiem. Shape of un... A gdzie ty jesteś? Schowany gdzieś, tak? Schowany. A dlaczego ten szyb się znowu pojawił, no? Znaczy, on się zawsze pojawia, jak brzęczyk. Mamy tego. No nie wierzę. Jak ja mam teraz ogarnąć temat? O Jezu, nie, ja wchodzę szyb do mnie idzie. Szyb do mnie idzie. Ja wchodzę coraz głębiej. I dorwał mnie. Kurczę, okay. No. Jak my mamy fajna to misja. Zrobić, no? Znaczy, dobra najgorzej, misja. Że już mieliśmy pochodnie, już wszystko było, nie? Wszystko. Tylko... Jak trzeba, jak się bierze pochodnie, to wydaje mi się, że po prostu trzeba biec. Mm-hmm. I koniec. Tak, to już tak, jest, tak. Jak shape tak, się tak. pojawia. Wszystko gdzieś i biec. Tak to trzeba zrobić. To co, jeszcze raz? Kurde. To. Do trzech razy sztuka mówią, więc próbujemy po raz trzeci, no. No ale wiemy, co z pianką zrobić. Aha, okej. Okay. widzę, że użyłeś telefonu. Aha. Te prank prank-call jest dobry. Są dużo lepsze niż dron, który był beznadziejny, nie? No po co dron? A co ci dron robił na pierwszym poziomie? Dron nic nie robił. Jeszcze jakby dron mógł podnieść pochodnie, no to spoko. Kurczę, tylko by śmietany, to nam ciężko będzie iść dalej, nie? O, skubany! Na wyjście się tu pojawił dziad jeden. To co robimy? Wchodzimy tam już, no. Jedziemy, chodź. A gdzie on jest? Gdzieś już uciekł. Nie no. No już se poszedł gdzieś w pieruny. Tylko zaskoczył mnie, bo przy drzwiach był skubaniec. Czekał na troszkę ciebie. Dostałem. Czekał na mnie, no. Ale zobacz, nie wytłumaczyli nam działania pianki, zasady, a jednak się gdzieś samemu to wybadało, nie? No tutaj, a wiesz co, mi się wydaje, że pianka może być też dobra na kamery. Też może kamerę zasłonić, albo drona. Na drona trzeba było to sprawdzić. No, na dole jest skrzynka pod tobą. Tak, już to zeskakuje do niej. Ciekawe, czy... O, ale udało się. Nie wiem, czy widziałeś to, co zrobiłem. Widziałem to kątem oka. To było piękne. Noisemakery. Zobacz, czy w środku jest coś ważnego. Nie, noisemakery. Chociaż... Uważaj, uważaj. Chowaj się. Dobrze. Jakie? Pięknie. Zabelka. Idealnie. No, tylko mógłby polecieć dalej już. Leci. Tylko zaraz mnie zauważy. Uj, spadłem, ale... To co, idziemy już, rozumiem. Idziemy, no. Tylko trzeba uważać na kamerę. Ogólnie noisemaker... Ale ty co, ty wtedy zabiłeś z kuszy tego dziada? Tak. Znaczy zabiłem. No, to zrób to samo. W jaki sposób rozumiem, że go powaliłem, nie? Nie no, zabiłeś go, bo się nie ruszał już więcej. Jest tu znowu na dole. Jest, ale dwóch idzie. Uważaj. Nie wierzę. Skąd to? Nie wierzę, a u góry jest prąd. Niech to szlak. Ale wiesz co, to ja się ustawię tu z kuszą, może Anusz przyjdzie ten sam. Bandaż znalazłem, jak coś. Znalazłem baterie. Baterie są super. Czekaj, idzie gościu z torbą do góry, tyle dobrze. Idzie, bardzo dobrze, to go weź z kuszy potraktuj. No właśnie, czy mi się uda, czy on nie będzie szedł za tobą czasem? No będzie, bo ja jestem most wanted. Więc musisz się pospieszyć. Skręcił do mnie, załatwiłem go. Dobra. O, widzę. Ej, zabijasz go, tego zabijasz w ten sposób. No nie, ale idzie drugi. Chociaż... Jesteś w pobliżu gdzieś, nie. Coś?
Tak, ale za daleko, bo kamera mi widzi, zadzwoniłem. Więc musisz sobie radzić sam. Ale to jeszcze chwilę... ten telefon jest świetny. No dawaj, biegniemy. Nie, no ja nie mogę koło niego, wiesz co, on idzie za tobą, ale to dobrze. Poszedł za tobą, a ja wtedy okradnę tego. O fik, fuck, spadłem gdzieś na ryj, boli mnie teraz. Kary. No gdzie tu body? Dobra, co jest? Podniosłem. Pickpocket, o, dobra, pickpocket, to co, dobrze. Idziesz tam po tego, po pochodnie? Powaliło cię? No ale po co ja potrzebny? Chodź, razem musimy iść. Czekaj, te pułapki muszę ogarnąć, jak się rozstawia. Może mi się tu uda, bo idzie do mnie coś. Tu też jest jeden taki, wiesz, zwariowany koleś. O, ale sobie zrobiłem. Co sobie zrobiłeś? Ustawiłem pułapkę, a mój gościu po ustawieniu pułapki powiedział, że tylko ludzie, znaczy guys, nie wchodźcie w to, nie? I nie wiem, czy mogę w to wejść. Spróbuj to przeskoczyć. Tylko, że to jest idealnie naprzeciw, no, kurczę. O, tu są baterie i pianka. O, ty, baterie i pianka tutaj jest. To musisz przejść do mnie. Ja ci zaznaczę skrzynkę. Dobra, spróbuję przez pułapkę przejść. Dałem radę. Pięknie. Widziałem, jak skoczyłeś. Nie szepcz do mnie, bo się mylę, że to jakiś debil idzie na mnie, no. Quiet. Wiesz co? Quiet. No. Cicho. Mi się wydaje, że można porozstawać te wszystkie pułapki, zanim tam wejdziemy. Kamera. I na pręt. Hehe. I tu mnie nikt nie złapie. Się cieszy. No ale co? Na pręt. Ale wiesz co, my mamy drogę ucieczki jakoś ułożoną? Nie. Nie. Oni po prostu biegli przed siebie. Wiesz, ale teraz ja robię ciekawy manewr. Ustawiłeś pułapkę właśnie? Czemu Dlaczego shape wyszedł teraz? Dlaczego on wyszedł? Co ja zrobiłem? I co my mamy teraz robić? Nie wiem, shape się tam nagle pojawił, bo zacząłem obryzgiwać typów, więc może, wiesz co, za dużo zainteresowania nimi. Gdzie ty wlazłeś? Po co, bro? No, tu nikt, przynajmniej to nie wejdzie inne. Ale co z tym shape'em teraz robimy? Właśnie... Ale on mnie nie widzi, tak jakby... Ale widzę, że na mnie chyba się skupił. Ja jestem most wanted, rozumiem, tak? No nie wiem, najbardziej pożądany, tak? Ale a ty tam jakąś pułapkę ustawiłeś, czy co? Tak. A, ale wiesz, że my w nią też nie możemy wchodzić? Ale dlatego, wiesz, bo ja chciałem tego gościa tutaj zachęcić sobą. Halo? Mhm. No wiesz, co, ja też ustawię gdzieś tu po drodze, tylko gdzie ja tą pułapkę? Wiesz co, a może Noisemakera rzucę, to on przyjdzie do nas. Co ty na to? Na pułapce, o. Ale żeby za nami jacyś nie przyszli, bo ja już... No i nikt nie poszedł. Nikt się nie ruszył. No, głupek, no. Miałeś się w to złapać. A gdzie jest w ogóle Shape? Ty, a może Shape wrócił? O! Jest Shape, otworzył czy nie ma? Drzwi. O! Czekaj, widzę gdzieś coś. Coś tu chodzi. No bo tu Shape przyszedł. Klimp. A czy Shape może się złapać w pułapkę? Jakie nie pułapki wiem. Porozstawiał kolejne tutaj? Słyszę dźwięk przerażający. A tak, czemu ty jesteś wpadł w pułapkę. Co? A czemu ty jesteś most wanted, a za mną to jakby szło? Co szło za tobą? Szapę. Grey. Szapę za tobą szedł? Szapę szedł za mną. Ale, no, może wyminę, ale wiem, że Szapę uruchomił pułapkę, więc... Ale nie wiem, czy dał się złapać. Czy Shape ma... O! To ty! O Jezu! Weź się, no dobra, musimy iść dalej, coś zrobić, nie? Bo musimy. Tak to... Ale wiesz, najgorsze jest to, że ja mam się tu boję, mam piankę jak że... coś? Zobacz, no to chodź ze mną. I widzisz, ja tutaj jedną, no żem piankę zadzwonię. Ogarnął. Nie, będzie... dzwoni, no, nie jest niebezpieczny. Aha, czekaj. Bo tu już jest ogarnięte, tak? To... No dobra. Shape stąd wyjdzie. Ja już to obsrałem, tu już jest okej. Okay, tylko, że... O! Czekaj, evidence. Chcesz zrobić evidence? Rób jak chcesz. Zrobiłem. Dobra, no wiesz, 1 na 12. Shape biega w okolicy, no to... Ale nie, on wrócił do tych drzwi. Mówisz? On wrócił do tych drzwi. On po stamtąd pułapce? Wyszedł, wrócił, drugi raz wyszedł i złapał się w pułapkę i znowu wrócił. Więc ja nie rozumiem, kiedy on wychodzi. Ale jak on wyjdzie stamtąd, a będziemy chcieli tędy uciec, to mamy przekichane. Czemu? Uważaj, bo tutaj brzęczyk jest. No ja tak nie mam właśnie. Już, kaka. My będziemy musieli tędy jakoś wracać, tu się wspiąć do góry chyba. Znaczy, bo... A co jest tam za szybą, ty? Wiesz co, ja mam piankę, tylko ja nie wiem, jak trafić w ten brzęczyk, jak go nie widzę, nie? Czy znaczy, mi się nie wiem, uda? Czy jest sens. No chyba tak, bo ja mam dwie pianki, to spróbuję. Dobra, brzęczyk załatwiony. To ty? Okej, okay. No. A ten dźwięk, co? Świetny jest. To co, to ja biorę, ja jestem most wanted, to żeby ciebie nie ścigał, to ja wezmę ogień, nie? To chcesz? Ale tak. Wiesz, to... Już... Wiesz, co jest coś ciekawe? Tutaj są takie... Coś... Wiesz, shape, gdzieś jest? A gdzie on jest? Nie wiem, ale gdzieś się powoli zbliża obraz.
Wow! Za mną! Za mną gdzieś nie jest. Nie widzę go. Nie widzę go. On gdzieś za mną, dobra, idę jakimś... Wziąłem! Dobra, chodź, wiesz co, idź inną drogą niż ostatnio, to jest chyba fajne przejście. Gdzie? Czekaj, bo ja mam Shape'a za sobą. Jest jakaś inna droga. Shape mnie ściga, ale ja teraz uciekam przed siebie, nie wiem gdzie. Wiesz co, dobra, idziemy tak... Chodź do góry, idziemy. A gdzie ty poszedłeś? Ty nawet nie wiesz, no właśnie, nie wiesz gdzie jestem nawet, no. No to chodź tu do góry, chłopie. Widzisz mnie? Widzisz? No nie. No, ja Shape'a szukam. Gdzie jest Shape? Po co ci Shape, jak tu jest... Chłopie, chodź, musisz chodź przyjść tą samą i mnie drogą, tutaj no, teges. Ale co ja mogę zrobić? No. Ja jestem pod ziemią, tak ci powiem. Gdzie ty straciłeś orientację, czy jak? No patrz tu... Jak ty się tam zjawiłeś? No nie mogę, Shape'a za mną. Spadłem pod ziemię, no, tajnym wyjściem. No nie wierzę, jest cała droga odblokowana. No świetnie, ale to musisz mi... A gdzie ty jest? Jak ja mam do ciebie dojść? No, ja nie tu wiem, Shape chodzi. Ja też się z Shape'em właśnie ganiam tu cały czas. Gdzieś ty spadł? No, spadłem, szedłem. Uhu! czekaj. No nie, znowu masz Shape'a za sobą. Nie powinieneś mnie widzieć, głupia mendo. Dobra, ostanowałem go. Teraz gdzie, jak stąd wyjść? No ja już trzy razy do góry wyszedłem, biegam. O nie. No nie wiesz. Ale ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Shape mnie dorwał. O, jednak do mnie doszedł. Niestety. Ja spadłem w takie... Spadłem w takie ale przejście. Co tam się stało? Bo mnie zastanawia, co, do czego tam doszło u ciebie, nie? Że... Spadłem. O, jesteś tu. Tu jest przejście, uważaj, dobra, jest Shape. No. Nie, ale jak ty tam wszedłeś do tej dziury tam pod spodem, no? Mnie zastanawia, bo kiedy? Znalazłem przejście i ale to nie chciałem było się przejście. Schować przed Shape'em. I tam było przejście takie... No, było tam przejście, no. Idziemy raz jeszcze, ja dorwę teraz te pochodnie. Dobrze. To, ale to już ostatni raz, bo no dobrze, to już za długo. Dobrze. Nie, ale aż mnie boli to, bo cała droga powrotna była gotowa. Ale to widzisz, no, ale ja nie wiedziałem, gdzie biec. Nie powiedziałeś, gdzieś idź inną drogą, ale jaką inną drogą? Gdzie tam jest inna droga? Nie znam. Tak, do Grzesia. W garażu. O, baterie tu są. O, włączyłem. Drzwi garażowe otworzyłem. No i... Myślałem, że to światło, a to się okazało, że to drzwi garażowe, no. Nice. Ale wiesz co? Ktoś na mnie... A ja powalę tego gościa. Nie. Co? Bad guy down. A faktycznie. I co teraz? Nie, no tak, dobrze go strzeliłeś, bardzo dobrze. Ale wiesz co? Znaczy, wiesz, zaraz mamy kamera. Dwa brzęczyki na drodze. Włączy. Zadzwonię do jednego gościa. Kamera. Mamy dwa brzęczyki na drodze, a nie mamy jak ich wyłączyć. A faktycznie. Trzeba będzie może pójść jednak, wiesz co? Może trzeba będzie jednak pójść do... Ale ty jesteś pewny, że tam podchodzisz? Bo tam się zaraz telefon skończy, nie? Nie wiem, dlaczego on wziął zamiast ukraść. Bo chyba przytrzymać musisz. Dobra. Nie, muszę dobrze zaznaczyć. No dobra. Jeden brzęczek możemy... O! Aha, okej, dobra. Fire. A jaki masz plan na brzęczek? Jeden brzęczek myślę, że nie będzie się włączył, ale z drugim uważaj, jest problem. Tam jest drugi. No właśnie, tam są dwa. Chyba, mam dla ciebie zadanie. Co, z rozpędu to wziąć? Wchodzisz na górę i zbierasz skrzynki. A gdzie tu są jeszcze skrzynki? No przecież na samej górze są skrzynki. A, nie w tych pamiętasz, dziurach ich są było? Skrzynki. No. A ten długo gada przez telefon. Marketer jakiś zadzwonił. O, patrz, przyszedł nowy. Nie, on poszedł na górę i wrócił. A, bo to jest kolejny, bo się zastanawiam. A w tym coś A, to mówisz, że nie będzie skrzynki? No. Albo nie, albo ten brzęczyk... Wiesz co, spróbuj to z rozpędu. Bo może się uda przejść. No. Jakoś tak przy ściana. Oj. Dobra, a dalej jest rażące. Wiesz co, spróbuję wziąć, tylko że to mnie kopnie pewnie. Ominąłem. Kurczę, jest Shape. Shape jest is shape. Coming for Corle. O. Mam pochodnie. Idzie po ciebie. Gdzie jest? Nie! No, idealnie na niego wszedłem, no on był na tym korytarzu, no a już z pochodnią byłem. Ale to czekaj, możesz mnie uratować jeszcze. No a jak ja ci uratuję, jak tam Shape chodzi? No to zawsze tak działa, że Shape chodzi, nie? Czekaj, jestem na kolanach, jestem jeszcze na kolanach, ale jestem idzie wygodnie. Po mnie? Jestem na tym korytarzu. Czekaj, Shape chodzi do drzwi. Tak, Shape zniknął przy drzwiach. Idę do ciebie. Chodź, tu w prawo, no, tu ładnie, skręcaj! Tu, nie przez brzęczyk, chodź tu! Nie! Ale to czekaj, to biegnij za mną! Jak tu brzęczyk? No przeskocz przez niego, ja przeskoczyłem.
no teraz tak? Gorzej, bo drugi brzęczek jest, no. Już chyba nie wyjdę, bo drugi brzęczek. Dobra, jest... Och, dostałem. Ale skakałem, no. A gdzie ja w ogóle idę? Ja do drzwi idę, czy gdzie idę? O, jeszcze jeden? Ale to jest ten, który teraz wydaje dźwięki, tak? Chyba, że, wiesz co, no, a weź pochodzę. Dobra, jestem, spokojnie. Ale uważaj, bo tam jest gość za mną. Stój. O. Czyżby się wracał? Patrz, jak grzecznie. Dobra, jesteś, mam cię, o jak ci oczka latają. No, a to jest skrzynka. Ty, może tu jest kolejne wyjście, ale shape. Co z shape'em? No nie wiem, tam... Gangbang. Uważaj. Co jest? No ja idzie, mogę... koleś. A, no dobrze, dobrze. Jak coś to... A nie, to myślę, że pianka nam wskoczyła, to nie pianka. Wiesz co, musimy wrócić teraz po ogień. Tak, a tam tak, jest tak. Brzęczyk, shape? Ale można go przeskoczyć. Shape przestał się pojawiać. A mówisz? Shape uciekł. A to wystarczy przeskoczyć, biegnij no to, i przeskocz. No to skacz. No dobra, patrz. Widzisz? Pewny, że dało radę? A tu będzie, ale tutaj jest, no dobra, pieścić. To czekaj, ja się dam popieścić, jeżeli mi się nie uda, to ty biegniesz po latarnię, bo drugi może przejść, jak jednego pieści. Ty biegniesz po latarnię, ty szybciej uciekasz. To ty dasz się popieścić? Ty się po prostu... Spróbuj przeskoczyć, jak ci nie wyjdzie. Dobra, a ja dostałem. Teraz mogę lecieć... Idź po fire. O, a tu była jeszcze ta. Idź po fire, ale no. Ja nie wiem, czy przypadkiem jak nie weźmiesz fire, to nie wejdzie shape. Nie wyszedł shape. Nie wyszedł, dobra. Dobra, jest dobrze. Dobra, jest git. Tylko teraz... Wiesz co, drabinką możemy do góry. Drabinka tu, chyba. Tu. A czemu tu. Nie drabinka? A gdzie drabinka nas wywali? Przy ścianach masz takie... No do góry gdzieś się idzie, nie wiem. Jak najdalej od tych wszystkich problemów. Klimbuj, no. Czy tu ktoś chodzi? Ja nie wiem, czy tam jest jakieś wyjście. Chyba jak się dobrze skoczy. Tylko poczekaj na mnie. No. Poczekaj na mnie. Bo on jakoś tak wolno się wspina. Nie wiem, o co mu chodzi. Jesteś. Dobra, jak się dobrze jestem. Skoczy, to powinno dać radę. Tylko teraz okay. Tak, gdzie była droga dalej? Musimy teraz, poczekaj, no, zastanówmy się. Musimy zejść niżej, bo tu jest, uh-huh. Tu jest bezpiecznie. Tam, gdzie kamera jest, tam jest wejście. Uh-huh. Ty, ale szyb nas nie goni. To schodzę. Jest dobre. No może się zbagował przez te ja mogę nasze pierwszy. Lamy. Ty, okay, a tu jest jakaś dziura w ścianie? A ty, czekaj, ty już skoczyłeś? No. To jest dziura w ścianie. Ale gdzie tam dojdziesz? Ja bym szedł drogą, którą znamy. Dobra, no okay. Pójdziemy drogą, którą znamy, tylko dziura w ścianie prowadziła do pochodni też chyba. Po prostu jakby... Jedną stronę? Nie, pochodnia no. Ma drugą stronę przecież. Wow, a to nie, to się... Nogę skręciłem tylko. Tylko nogę skręciłem. A gdzie czekaj, to jest to wyjście? Aż kamera pójdzie. Czekaj. Idziesz za mną, ja ci powiem. Aha, tam widzę już. A nie, to nie jest widzisz, to. Widzisz, to zaznacz kółkiem, jak nie, widzisz. Nie, to ty zaznacz. Bo to nie jest... Ale dobra, to... ja idę na czuja. Chodź. Znaczy, ja szedłem na dół, to jest za bardzo. A dobra, ona widzę, jest za pół piętrze. Widzę. O, tylko kamera już do mnie idzie. Chodź, od kamery uciekłem, wiesz. No, bo ono jest, rozumiesz. już widzę wyjście. No. Żeby się nie tam, pomylić. Gdzie kamera. Tak, idealnie. Pod kamerą. A? Ciebie widzi? Nope, tak. Uuu, prawie mnie prąd kopnął. Jesus, ile emocji. Dobra, można iść. No. Dobra, jestem po drugiej stronie, no widzę po wiolecie, że ty jesteś też podwozowym. To musi się udać. No jak się teraz nie uda... Czekaj, bo jeszcze jest, wiesz co? Może kamera? Klimbuj! O! Klimbuj! O, klimbuj. Widzicie? Nie, dobra. Nie. Udało się. Ciebie widziała chyba. Nie, ciebie na drabince, bo ja byłem za belką, no cały czas się ruszałem, ale już też dobrze, jestem. Dobrze, jest okej. Okay. Znaczy on patrzy w ogóle w innym kierunku, więc może po prostu sobie tędy przejdę. Chodź. Dobra, idę do ciebie, jestem. Idziemy tędy, okay. Nie? To była nasza droga. Tak, ale to tak, dobrze, tak. Bo garaż mamy otwarty teraz też. Czekaj, to jest to wejście? To jest to, tylko czemu to jakieś zegary biją? Karle, to na pewno jest to wejście? Na stowe, na 200. Dobra, faktycznie. Tu garaż w ogóle. O, bateria mi siada w telefonie. O, zaraz będzie fajnie. Ale patrz jak wygodnie, z garażem. Jaka klasa. No, otworzyłeś garaż, dobrze. No. Ale nie wierzę, brzęczyk. Nie wierzę, że coś z tej misji jeszcze może być. No, shape się schował, no, więc to moim zdaniem... Uratowałeś nam misję też, no ale wiesz, samo to, że tam te dwa brzęczyki przeskoczyłeś i podszedłeś do mnie, to... I spojrzałem ci w oczy, uważaj, tam jest Sleepwalker. Uważaj. Gdzie jest? No, za ciężarówką z prawej. Tam. Aha, tam, dobra, nie, to nie są brzęczyki. A to jednak do innego kubła mamy to wrzucić. Nie, do tego, no aha, to dobrze, do tego, to jest okay. Ta misja. Wszystko się dobra, zgadza, już no. Mi pasuje. Jest dobrze. I, no to bach w kubeł. Ale jeszcze musimy przeżyć. Aż jak shape zaraz wyjdzie. Uważaj! Latarka jakaś idzie. To jest koleś, który widzi, to jeszcze tak, nie tak, jest tak. Koniec. Uważaj, bo za nami są gdzie jest te wyjście? Katakumby.
No tam musimy właśnie, gdzie ten gościu z latarką szedł, ale czekaj, kominęliśmy. Ja go mogę oślepić, bo mam. Ale nie, my tu w prawo możemy. Już jest chyba okej. I tutaj, mi się wydaje. A bo on idzie tam za idzie, mną? Ten Watcher. Tak. On se poszedł w pizdu. Znaczy, że przepraszam. Shape, skąd? Biegnij! Coming! Niemożliwe. Idę za tobą. Wiesz co, to nie ma drogi. Gdzie jest wyjście? To nie jest to jednak tam, gdzie ten z latarką, bo ja myślałem, że wyjście jest tam, gdzie startujemy, ale dobra, się okazuje, idę, że nie. Idę. Idziemy. Gdzie jest to wyjście? Chyba dobrze tu idzie. Tu trzeba zeskoczyć. Nie, na dół, tu chodź na dół, dobra, na dół, idę tu. Za tobą. Shape is coming. Jest, to tu? Dobrze. To co tu? Za misja, dobrze. No. Ale było. Wow. I to się nazywa współpraca, nie? O, team tak multiplayer, jest. Tak. Tak jest. To się, tu koop zadziałał. Nauczyliśmy się wyłączać brzęczyki, nauczyliśmy się patrzeć sobie w oczy z miłością, co nas ratuje. Nie stresować się. Tak. Shape'a można było wyczekać, o matko, ale 50 parę minut poszło stresu. No. Nie, no ja. Ale dobrze, ale wiesz, cieszę się, że mogę tobie zaufać w trudnych sytuacjach. No wiesz, chciałem uciekać, ale stwierdziłem, no właśnie, że to nie przyniesie nam zysku. Zastanawiam się, czy ja przez te dwa brzęczyki bym tam leciał, czy bym nie uznał, że już i tak, pieruństwo. Idź tam do nich. Co? No. Pomogło to moim zdaniem, że ty w tym momencie, ta twoja postać zaczęła iść w moim kierunku. Tak, gdyby tak, wykręciła, tak. Byłoby najpiękniej, no ale nie wykręciła, tak? No. Ale była blisko, chciała. Nie? No. Tak. No i o, fajnie, rany. Że ta pochodnia była w miarę blisko, także nie trzeba było po nią latać gdzieś do dziwnych miejsc, tylko można było wrócić. No, no i zobacz, ale jako jeden gracz by było ciężko to przejść. No jako jeden gracz, no powiem ci, ze zwracaniem uwagi, gdzie jest Shape, z patrzeniem, z tylko jedną umiejką, no. No zobacz sam powrót z pochodnią, jak musieliśmy rozwiązać, że ty się poświęciłeś i wszedłeś w prąd, a ja poszedłem dalej tam, nie? Tak. Potem jeszcze Shape przyszedł, ciebie zżarł. No. Ale udało się uratować, więc dobrze. Cóż za nagrodę tym razem. Dostałem nowe spodnie, jej. Aż sobie zmienię. A ja bluzę. Ja mam dresik w ogóle. O, a teraz jakie będą jeansy. Dobrze, niech będzie. Moi drodzy, jak wam się podobało, to oczywiście standardowo zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. I no cóż, będziemy się widzieć jeszcze raz. Też pięknie wyglądasz. Dziękuję. Jaki sweterek, o nie mogę. Co to patrz jest? Patrz na siebie. Ale nie no, dresu taki, powiem ci, Sebix taki z ciebie wychodzi. Dobrze, tak, aż zobaczę. No, fajnie. Sebixik, no. A szkoda, że łysego nie ma tutaj. No, Sebix łysy był pięknie, no. Tak. To byłoby coś. No, w każdym razie jeszcze jeden odcinek, wydaje mi się, zrobimy u Korle, zanim przejdziemy na Astronira, więc no, ta gra potrafi dostarczyć emocji, z tym się zgadzam. Zobaczymy, jak będzie wyglądać, jak się rozwinie ogólnie. Co ty robisz tą ręką? Właśnie próbuję. Nie. O nie. Uczę się życia, nie? Odcinka. Nie, to już będzie wycięte, albo nikt już do tego momentu nie dotarł, więc wiesz, wyłączył. Ja nawet nie patrzę na to, co ty robisz. Ja po prostu pójdę sobie stąd. Ale nie będę. Widzisz, ja przepraszam was za niego. Jaki masz tak? Stroboskop? Stroboskop chyba... Nie nazwę tego tak, bo to bym musiał też wyciąć. Odejdź. Idź. Ale to u mnie wosko wygląda. Nie chcę. Chodź podejść do tego lustra. Nie będzie już kolejnego odcinka. Moi drodzy, nie będzie. To był ostatni odcinek. Jest dziękuję tak wam bardzo. Piękne. Za wspólną zabawę. Staszku. Chodź. Schowałem się za lustrem. Ja widzę twój kontur. Nie chcę wiedzieć, co ty tu robisz. W ogóle najlepsze jest to, że ja słyszę twoją pracę klawiatury. I to, wiesz, to jest też bardzo niepokojące. To wcale nie musi być dobra. Klawiatura. Huh, no właśnie tego się obawiam, więc te wszystkie białe kleksy, ja już wiem, co to było. Już wiem, jak wiesz, to stało. Wiesz, ja przygotowuję piankę na następną misję. To będzie zapas na tydzień przecież, jak ty tam tyle tego naprodukujesz. Huh, dobra, no i tyle. Dziękujemy wam bardzo, wielka piona, do zobaczyska. Znaczy już nie, już w tej grze nigdy się nie spotkamy, już Korle załatwił wam to, prawda? Więc dziękuję wam jeszcze raz, do zobaczyska, trzymajcie się, cześć! Hejo! A nie, hej hej! I znowu będę miał na remix, dzięki. Hejo! 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 Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej!